Dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy tradycyjnie wyszczałem armatnim Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej pod dowództwem hetmana Bogusława Wojdaka. Ognia! Oddaję dzisiaj służbę dla kolejnego prezydenta Zbigniewa Łazińskiego. Miałem ten zaszczyt być pierwszym prezydentem i dzisiaj po 25 latach możemy powiedzieć, że tak niewielu nas jest, bo w granicach 20 kilku, 30 osób różnie to się zmieniało, różnie to było. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że tak niewielu zrobiło tak wiele. Te akcje, które wspominam, przypominam, to naprawdę były cenne, wspaniałe akcje, bale charytatywne, licytacje. Naszą działalność w tym roku zdominowała pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie miasta Jeleniej Góry. Organizowaliśmy i finansowaliśmy punkt pomocy miejskiej na Okrzei 10 za pomocą wielu grantów, aktywności środowiska Rotary i wielu innych działań. Również przekazaliśmy wiele środków na pomoc obywatelom Ukrainy już na miejscu w Ukrainie. Jestem dumna z tego, ile w ogóle kluby polscy robią dla regulowania sytuacji w Ukrainie. Ciężko nam to teraz nawet ocenić, ale powiem szczerze, że mając jakichś, no naprawdę tam większość moich przyjaciół, chłopaków, oni na wojnie są. I co tygodnia mam jakieś takie powiadomienia, zobacz, to od Rotary dostaliśmy, to od Rotary dostaliśmy. I naprawdę moim zdaniem Rotary działa dużo w kierunku, żeby zmniejszyć ten kryzys humanitarny i też pomagać ludziom, którzy walczą się. No a mówiąc o Jeleniej Górze, to dla mnie to taki klub też bardzo znakomity, dlatego że w ogóle mój pierwszy wyjazd za granicę gdziekolwiek był w Jeleniej Górze. To było już tam dużo, może z 15 lat temu i teraz ja jestem tutaj też z tymi samymi ludźmi, tylko troszkę już w innych warunkach. I cieszę się widzieć to, co oni robią, jak oni wspierają też lokalną tutaj wspólnotę, młodzież utalentowaną i wszystkich ludzi. I naprawdę życzę im tylko wszystkiego dobrego i żeby z każdym nowym rokiem, bo to mówi się, że takie kółko Rotary, żeby ono kręciło się i przynosiło jak najbardziej, najwięcej tutaj dobrego w lokalnym społeczeństwie. Rotary jest to zrzeszenie osób, które mają dobrą wolę, są przedsiębiorcami, a Karkonoska Agencja bardzo często współpracuje właśnie i z poszczególnymi osobami, i z całym Rotary Klub Jelenia Góra. Liczymy i życzymy im, aby kolejne lata były również latami pełnych sukcesów, aktywnej działalności dla rozwoju całego naszego regionu oraz oczywiście członków. Naszym hasłem przewodnim jest uczynność ponad potrzeby własne. I my w ten sposób realizujemy różne rzeczy związane z potrzebami ludzi starszych, ludzi ubogich, dzieci potrzebujące pomocy. Nasza statutowa działalność, działalność, którą od wielu lat mamy, jest skierowana w stronę lokalnych potrzeb, lokalnej działalności, głównie skierowana w stronę młodzieży. Organizowaliśmy wymianę międzynarodową młodzieżową, współorganizowaliśmy imprezy kulturalne, które były, pomagamy lokalnie. Działamy międzynarodowo, ale pomagamy lokalnie.